A przed nami kolejne przedwyborcze spotkanie kandydatów. Kandydatów tym razem na urząd burmistrza Bolesławca. W studiu mamy dzisiaj dwóch kandydatów. Jarosław Krotewicz, dzień dobry. Dzień dobry. I Jarosław Kubiś, również dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A właściwie dobry wieczór, mamy już po 18. Mamy dzisiaj dwóch kandydatów, pozostała dwójka, czyli pan Artur Dulski i pan Leszek Dominas zrezygnowali z udziału w dzisiejszej rozmowie na temat przyszłości gminy i miasta Bolesławiec. W takim razie zaczynamy. Wizja rozwoju gminy na następne 5 lat. Niezbędne inwestycje dla miasta i gminy Bolesławiec. Zaczynamy od pana Jarosława Kubisia. 2 minuty dla pana. Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy, witam przede wszystkim też słuchaczy z gminy Bolesławiec. Chciałbym przedstawić gminę Bolesławiec jako gminę, która na pewno w najbliższym czasie potrzebuje wielu, wielu zmian. Mamy stworzony plan z kilku punktów, gdzie chcielibyśmy w naszej gminie Bolesławiec przede wszystkim, bo jak wiemy, od 1 stycznia Bolesławiec jest już miastem, natomiast nie mamy nawet sklepu wielkopowierzchniowego. Chcielibyśmy taki sklep sprowadzić do naszego miasta. Chcielibyśmy w jak najszybszym tempie zakończyć pracę nad planami zagospodarowania przestrzennego, które blokują rozwój inwestycji, blokują sprowadzanie się do naszej gminy nowych mieszkańców. Dla dzieci w szkołach i w centrum, w Gminnym Centrum Kultury chcielibyśmy przygotować ofertę nowych zajęć dodatkowych typu język angielski, chcielibyśmy założyć kółko szachowe. Dla osób starszych również chcielibyśmy stworzyć dodatkowe spotkania, na przykład w ramach klubu seniora, czy też stworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie osoby starsze mogłyby rozwijać swoje pasje. Też problemem w naszej gminie jest ośrodek zdrowia, którym chcielibyśmy się bardziej zaopiekować. Jesteśmy już w kontakcie z izbą lekarską. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się rozwiązać problem braku lekarzy w tej placówce. Chcielibyśmy również pozyskiwać jak największą ilość dofinansowań dla naszej gminy. Chcielibyśmy te wszystkie wnioski składać w jak największej liczbie i w jak najlepszej jakości tych wniosków, tak abyśmy później mogli wybierać wnioski najistotniejsze i najbardziej cenne dla naszej gminy. Jarosław Kubiś, teraz 2 minuty. Jarosław Krotewicz. Dzień dobry, witam Państwa. Najważniejsza jest dla mnie, najważniejsze są inwestycje. Inwestycje, pozyskanie funduszy zewnętrznych na inwestycje to jest rzecz bardzo ważna dla naszej gminy, miasta i gminy już obecnie, co będzie skutkowało pozyskiwaniem nowych, powiedzmy sobie, nowych możliwości rozwoju. Stworzenie jak największej ilości przedsiębiorców, ale będzie to dopiero możliwe, jeżeli będzie plan zagospodarowania przestrzennego. Wtedy przedsiębiorcy nie będą uciekać z miasta i gminy Bolesławiec. Plan zagospodarowania przestrzennego jest tutaj bardzo ważną rzeczą. Gmina bogata bogactwem swoich przedsiębiorców. Dostawałem podczas naszych spotkań różne pytania i na podstawie pytań troszeczkę zmieniłem swoje spojrzenie. Ważne jest, ja bym tu stawiał na bezpieczeństwo. Otóż miasto nie posiada posterunku policji. Policjant przyjeżdża raz w tygodniu na 1 godzinę. A mimo wszystko mieszkańcy muszą czuć się u siebie bezpiecznie, ale o tym jeszcze będę mówił później. No, pozyskanie jeszcze możliwości turystycznych. Bolesławiec ma przepiękną basztę, ma piękną taflę wody, zalewu, otoczony jest rzeczkami, młynówkami i rzeką Prosną. Jest pięknie położony właśnie w dolinie rzeki Prosny. I tutaj trzeba by rozbudzić turystykę.
Wiąże się to z parkingiem, z parkingiem chociaż na 10 samochodów. No i najważniejsze rzeczy to poprawić też i pracę samego urzędu. To jednak urzędnik jest dla klienta, a nie klient dla urzędnika. Dziękuję bardzo, panie Rosowie. Jeszcze wrócimy do tych zagadnień podczas pytań do siebie nawzajem. Czas niestety minął. No i czas na pytania do panów nawzajem. Pytanie 30 sekund, odpowiedź minuta i riposta pytającego również 30 sekund, więc teraz będzie jeszcze okazja podyskutować o tych problemach. Jarosław Kubiś zadaje pytanie panu Jarosławowi Krotewiczowi. Tak, panie Jarosławie, chciał właśnie nawiązać do ostatniego tematu, który pan poruszył, praca urzędu. Jakie ma pan doświadczenie w pracy właśnie takiej administracyjnej i w jaki sposób chciałby pan zarządzać urzędem i czy jest coś do zmiany w urzędzie? Jeżeli chodzi o, pyta pan głównie o to, czy zarządzałem kiedykolwiek. Byłem szefem zakładów, proszę pana, przez dość długie lata. Pracowałem w spółdzielczości rolniczej. I proszę pana, zawsze to była praca z ludźmi, z urzędnikami. Byłem szefem nawet firmy, która posiadała 48 ludzi, a przez 27 lat prowadziłem kasację, złomowanie pojazdów. I to była dla mnie największa szkoła życia. Powiem krótko. Najważniejsze jest administrowanie. To, tak jak już zaznaczyłem, to jesteśmy, my mamy służyć społeczeństwu, a nie społeczeństwo ma służyć nam. Dziękuję bardzo. Czas na riposta, 30 sekund dla pana Jarosława Kubisia. Ja bym chciał dodać też coś takiego. W moim wyobrażeniu Urząd Gminy powinien być jednym zespołem, który działa dla jednego sukcesu. Chciałbym w tym celu też jakby wprowadzić coś takiego jak cotygodniowe spotkania wszystkich urzędników, abyśmy się dzielili swoimi sprawami, to czym się zajmuję, jaki jest status tych spraw. Chciałbym, żeby urząd był właśnie takim urzędem z ludzką twarzą, czyli żeby każdy petent, który pojawia się w naszym urzędzie, był zaopiekowany i miał załatwioną sprawę jak najszybciej i jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Czas na pytanie kolejne. Pan Jarosław Krotewicz do pana Jarosława Kubisia. Prosiłbym, aby troszeczkę pan powiedział o planie zagospodarowania przestrzennego. Jakie ma pan wizje i jaki ma pan stosunek do tego? Tak jak większość z nas wie, plan zagospodarowania przestrzennego w Bolesławcu jest na 100% powierzchni gminy, co powoduje no dość duże problemy w tworzeniu nowych inwestycji. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego pochodzi z 2002 roku i od tamtego czasu nikomu nie udało się uaktualnić tych planów. W tym momencie są prace nad planem dla Bolesławca i Mieleszyna i moim zdaniem te dwa plany muszą być jak najszybciej wdrożone, jak najszybciej zakończone, abyśmy mogli właśnie przynajmniej na tych terenach czynić nowe inwestycje. Zmieniły się ostatnio przepisy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i do końca 2025 roku wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek stworzenia planów ogólnych. Nasza gmina też ma taki obowiązek, bo jeżeli będziemy chcieli uaktualnić plany dla wszystkich pozostałych miejscowości, to będziemy musieli opierać się o plany ogólne. Jeżeli tych planów nie zrobimy, niestety będziemy mieć związane ręce. I ad vocem jeszcze pan Jarosław Krotewicz a propos tego pytania. Plany zagospodarowania przestrzennego opracowuje się najpierw w formie studyjnej. Forma studyjna powoduje to, że są konsultacje społeczne, są konsultacje z architektami krajobrazu, żeby po prostu nie było w tym krajobrazie jakichkolwiek dysharmonii. Uważam, podobnie jak pan, mój adwersarz, uważam, że
plan zagospodarowania przestrzennego, to sprawa numer jeden dla przyszłego burmistrza. Dziękuję bardzo. Czas na kolejne pytanie. Jarosław Kubiś do pana Jarosława Krotewicza. Tak, chciałbym, żeby pan rozwinął temat bezpieczeństwa. Jak pan chce właśnie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom? Jakie to są najważniejsze punkty? W tej chwili, w chwili obecnej realizuje się budowa żłobka razem z przedszkolem. Do tej pory żłobek i przedszkole, przepraszam, przedszkole było w jednostce Domu Kultury, powiedzmy sobie, tylko no, oddzielone od Domu Kultury. Znajdzie się miejsce na posterunek policji po przedszkolu. I chciałbym, żeby posterunek policji funkcjonował całodobowo, jak również dostałem dość dużo pytań na spotkaniach z mieszkańcami. Pytano mnie, no przecież jest teraz wojna i tak dalej, jak powinno się zabezpieczyć gminę i miasto przed działaniami wojennymi. Otóż kiedyś zostałem komendantem ratownictwa technicznego i to jest na wypadek właśnie działań wojennych, bo podczas działań wojennych są dwa aspekty. Jest ratownictwo medyczne i ratownictwo techniczne. Do tej pory w gminach te sprawy zostały położone zupełnie na łopatki. Należy powołać komendanta ratownictwa technicznego, przede wszystkim przeszkolić go. Ja byłem na takim kursie na ulicy Stalowej we Wrocławiu. Kurs trwał prawie 2 tygodnie. Posiadam wiedzę. No i obecnie ja jako burmistrz no mógłbym, gdyby nie było osoby przeszkolonej, zastąpić komendanta ratownictwa technicznego. Dziękuję panie Jarosławie. Niestety czas się skończył, więc ten czas nadprogramowy dokładamy panu Jarosławowi Kubisiowi. Riposta do tego właśnie pytania. Tak, zgadzam się z panem, że czasy mamy niepewne. Nie wiemy, czym będzie musiał się zajmować przyszły burmistrz. Natomiast też chciałbym nawiązać do tego, że ja też w ramach bezpieczeństwa widzę remonty dróg, remonty chodników, oświetlenie, bo na przykład mamy też w Bolesławcu na przykład ulica Słoneczna i Sportowa, gdzie jest kompletnie ciemno. Mamy też inne miejscowości, gdzie mamy braki w oświetleniu, mamy właśnie, tak jak powiedziałem, chodniki, które też nie są jakby do końca w zadowalającym stanie. Też zależałoby mi na tym, aby dzieci i młodzież była widoczna na ulicach, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy niestety wyprzedzam rowerzystę, którego prawie że kompletnie nie widać. I chciałbym, aby też burmistrz i Urząd Miasta o tym informował mieszkańców. Jarosław Krotowicz, pytanie do pana Jarosława Kubisia teraz. Proszę coś powiedzieć, jakie ma pan wizje takie ogólne w rozwoju gminy? Tak jak powiedziałem na początku, mam wrażenie, że gmina Bolesławiec kilkanaście lat temu zatrzymała się, porównując z ościennymi gminami. Na pewno chciałbym tutaj wspomagać przedsiębiorców i mieszkańców, jeżeli mają jakieś pomysły na biznes, na inwestycje. Chciałbym, aby nie byli blokowani, abyśmy jako urząd mogli ich wspierać. Mamy też położenie naszej gminy w takim miejscu, gdzie mamy trasę S8 i za chwilę S11. Jest to bardzo duży potencjał na przyszłość do rozwoju infrastruktury drogowej i do nowych inwestycji. Chciałbym, aby gmina właśnie z tego bardzo skorzystała. Gmina to jeden organizm, to są naczynia połączone. Jeżeli sprawimy, że będziemy mogli przyciągać nowych inwestorów, będziemy mieć nowe miejsca pracy. Jeżeli będziemy mieć nowe miejsca pracy, będą nowi mieszkańcy, będą podatki, w szkołach będzie więcej dzieci.
Chciałbym też, aby turystyka bardziej się rozwijała w naszym mieście niż w tym momencie. Jarosław Krotewicz, ad vocem a propos tego pytania. Wspomniał pan przed chwilą o turystyce. No, ja jestem tym tematem bardzo zainteresowany. Uważam, że mamy bardzo prześliczne plenery, które należałoby wykorzystać. Dziękuję bardzo. Jarosław Kybiś i pytanie do pana Jarosława Krotewicza. Kolejne, już trzecie dzisiaj. Tak, chciałbym, żeby pan też rozwinął właśnie ten temat turystyki, jak pan widzi rozwój gminy i naszego regionu pod względem turystycznym. Szanowni państwo, przede wszystkim położenie Bolesławca jest bardzo urocze. Bolesławiec jest pocięty rzeczkami, młynówkami, posiada piękny zalew. I to nie jest zupełnie wykorzystane. Otóż kiedy się wejdzie na basztę i spojrzy się z tej baszty w kierunku tafli zalewu, widzimy przepiękny plener. To jest jakieś 350 metrów pięknej łąki, i która ma szerokość w granicach 60 metrów. Tylko że ten teren należałoby zniwelować, zrobić plażę z prawdziwego zdarzenia, ale żeby plaża była zrobiona, trzeba tam nawieźć piasku. Ten piasek był nawożony, no ale już spod niego wyrasta trawa. I to miejsce przyciąga wszystkich, przyciąga mieszkańców. Z czym się kojarzył zawsze Bolesławiec? Bolesławiec kojarzył się z basztą i z młynem. Młynu nie ma. Młyna nie ma. Młyn się spalił w 2006 roku, ile się nie mylę, co do daty. Natomiast trzeba tu zastanowić się nad tym, jak zrobić, żeby ten młyn, który z wszystkim kojarzył się zawsze z Bolesławcem, znowu powstał. Dziękuję bardzo, Jarosław Krotewicz, i ad vocem Jarosław Kubiś. Tak, chciałbym jeszcze tutaj dodać odnośnie tej infrastruktury turystycznej, że w tym momencie został ogłoszony przetarg na park nad Prosną. Jest to rewitalizacja właśnie tych terenów w okolicach Baszty i Zalewu. Natomiast to, co pan powiedział o młynie, tak, ja też rozmawiam z mieszkańcami i jest na pewno wśród mieszkańców nie tylko Bolesławca wola, aby ten młyn kiedyś być może powstał. Ja tutaj nie mówię też, że w przyszłej kadencji któryś z nas odbuduje młyn, ale chciałbym to mocno podkreślić, że jest taka wola i wiem z przeszłości Bolesławca, że trzy razy prawdopodobnie spłonął kościół drewniany, który został przez mieszkańców odbudowany. Także ja uważam, że no jest nadzieja na przyszłość w sprawie odbudowy młyna. I ostatnie pytanie, Jarosław Krotewicz do Jarosława Kubisia. No, tu chciałbym pana zapytać, proszę pana, to jest takie pytanie o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje. Tak, gmina Bolesławiec, tak jak wiemy, jest raczej gminą biedną. Wszelkie inwestycje, które chcemy zrealizować, musimy na nie pozyskać środki zewnętrzne. Bardzo bym chciał, aby Urząd Gminy w Bolesławcu składał jak najwięcej wniosków, jak największą ilość wniosków, które będą dopracowywane w sposób bardzo profesjonalny po to, abyśmy później, kiedy będą spływać odpowiedzi, mogli wybierać te tematy, które są najbardziej istotne i najcenniejsze dla naszej gminy. Chciałbym, aby pracownicy urzędu byli szkoleni na bieżąco właśnie w sprawach składania wniosków, ich pisania, tworzenia. Tak jak wiemy, zostały uruchomione duże środki z KPO. Myślę, że tutaj będzie bardzo duże pole do popisu i duża przestrzeń do pozyskiwania środków właśnie dla rozwoju naszej gminy. Dziękuję bardzo. Jeszcze ad vocem teraz. No, zgadzam się tu z panem Kubisiem. Przede wszystkim szkolenie pracowników, jeszcze raz podkreślam, szkolenie w
pozyskiwaniu środków na inwestycje. Dziękuję bardzo. No i teraz na koniec, szanowni panowie, skoro było tak miło i przyjemnie, nie pilnowaliśmy nawet za bardzo czasu dzisiaj. Dlaczego wyborcy akurat mają głos oddać na panów? Jarosław Krotewicz, dlaczego mają postawić krzyżyk przy pana nazwisku? Chociażby tylko dlatego, drodzy wyborcy, jestem człowiekiem wolnym od wszelkich ideologii. Posługuję się tylko racjonalizmem. Ja jestem dla was, bo tyle jestem wart, ile z siebie mogę dać wam. To ja będę wam służył, a nie wy będziecie służyli mi. Dziękuję bardzo. To był Jarosław Krotewicz, Jarosław Kubiś. Również apel do wyborców. Tak, bardzo proszę o poparcie 7 kwietnia. Widzę, w jakim stanie jest gmina Bolesławiec i wiem, jaka powinna być postawa nowych władz. Powinniśmy za wszelką cenę dążyć do zmian, do ożywienia naszej gminy. Mam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach finansowych. Współpracowałem z urzędami dużych miast, gmin, współpracowałem z uczelniami wyższymi, z dużymi firmami. Potrafię współpracować z instytucjami, które są tworzone przez ludzi. I właśnie przede wszystkim potrafię współpracować z ludźmi, utrzymywać z nimi dobre relacje. Posiadam też kwalifikacje uprawniające mnie do pracy w administracji publicznej. Ukończyłem studia administracyjne oraz finanse i bankowość. Dziękuję bardzo. Jarosław Krotewicz, Jarosław Kubiś, dwaj kandydaci na urząd burmistrza gminy miasta Bolesławiec byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia.